Cześć wszystkim, tutaj Nazgul. Jak widzicie, jak obiecałem, pozwiedzamy sobie dzisiaj Omegę. Za moich kompanów wziąłem doktora Mordina i Mirandę. Mam nadzieję, że będzie dość ciekawa. Dość ciekawie. Dobrze, to gdzie najpierw? Mamy tu małego questa do zrobienia w tym, w zaświatach. Ale chodźmy może najpierw zobaczyć do kupców. Bo chciałbym zlokalizować sobie jakieś miejsce, gdzie można kupić broń. Czyli musimy iść w drugą stronę, czyli w tą. Doktor Mordin okazał się bardzo ciekawym człowiekiem, jak wiecie. Poczepanym troszkę i podobno jeszcze cierpi na jakąś chorobę. Z czego jest związana jego nadpobudliwość? Z czym jest związana jego nadpobudliwość? To już wiem, byliśmy tutaj. Gdzie by tutaj mogły być te sklepy? Przed nami, dobra. Aha, jeszcze doktor Mordin, który się w tym momencie gdzieś zapodział, o jest. Pracował dla jakiejś organizacji, ale nie pamiętam, że ona się nazywała. I on tam jako szpieg głównie działał. Powiem wam, jak się ta organizacja nazywała, jak sobie przypomnę. Dobra, porozmawiamy z tym czymś. Niepewne podniecenie. Witaj, człowieku. Oni się chyba Elkorowie nazywają. Jaki towar tu sprzedajesz? Życzliwość. Części z odzysku. Wszelkiego rodzaju. Zwykle legalne. Czy on ma w gębie fajkę? Mam najniższe ceny na całej stacji. Nigdzie nie znajdziesz tańszego sprzętu z odzysku niż u mnie. Mam sprawy do załatwienia. Uprzejmość. Życzę miłego dnia. Rozejrzyj się po mojej. Dobra, zobaczmy, co ma. Osłona twarzy. Fajne, ale na razie nie. Model statku, tak jest. Kupujemy model statku, pozbieramy sobie. Tak jest. Trzeba się dowiedzieć, jak tu zdobywać kredyty dość szybko. O, fajne. Mimo ducha hakowania. Dobra, ale nie o to mi chodziło. Chodziło mi o broń. Ale mamy nowy statek. Tu coś jest jeszcze. Może znajdzie się u mnie coś dla ludzi, ale nie dużo. Co to jest? Co masz na składzie? Po trochu wszystkiego. Przez tę stację przechodzi dużo towaru, a ja wyrywam najlepsze kąski. Niech mi da zniżkę. Mam ochotę wydać trochę kredytów, ale poszukam czegoś lepszego gdzie indziej. Nigdzie nie znajdziesz lepszego wyboru. Chyba, że zaryzykujesz szukanie na czarnym rynku. Wolę robić interesy z tobą, niż oddać pieniądze tym złodziejom. Na pewno nie dobijemy targu. Nie mogę konkurować z czarnym rynkiem. Muszę na czymś zarabiać. Zrobię, co będę mógł. Ale nie mów nikomu, bo stracę wszystko. Jest, dobra. Przewody stymulując, zwiększają prędkość szarży. Kupujemy model. Na co ja wydaję pieniądze? Co to jest? Ale kupmy sobie. Może to będzie można przegnać w kabinie. O tak, to kupujemy zdecydowanie, bo chcę w karabiny dużo zainwestować. To może się przydać. Dobra, jest. Jedziemy dalej. A tutaj co jest? Coś było mówione o raki w tych wiadomościach. Ciekawe co. Fakt, co tu się dzieje? Tu mamy jakieś rupiecie Kena. Tu są zaświat obszar dla VIP-ów. Niższy poziom zaświatów to jest tutaj. To tu są te rupiecie, tak? Jak Omegi. Nie, nie tutaj. Chyba tam, ale nie jestem pewny. Worsze, oje. Fuck, jak nie lubię tego. Odejść, człowieku! Powiedzieć Gawornowi, że my dzisiaj nikogo nie zabili! Nie znam kapitana Gaworna. Czemu miałbym mu coś mówić? Nie ufać ci! Powiedzieć Gawornowi, że znamy jego sztuczki! My ale to brzydkie nikogo jest. Nie zabili. Na Omedze jest bardzo wiele worczów.
za dużo mówić. Zbiry Gaworna więcej nie dostaną. Idziemy! Miło się rozmawiało. Koniec gadania. Znamy sztuczki Gaworna. Idziemy! Ciekawe, kim jest Gaworn. Worsze. Jakieś slumsy, coś w tym rodzaju. Jakąś muzykę tu słychać, zobaczmy, co tu się dzieje. Wow. Ciekawe przystosowanie worczów. Nie tylko biologiczne, również społeczne. W zamian obszar miejski przystosowuje się do nich. Duże skupisko. Jakoś jest spoko. W dodatku jest dobrym biotykiem chyba. Jak koło mojej kliniki. Byłyby ofiary. A ja tu już byłem. O, tu jest wyrocznia, to mamy z nim questa. Załatwmy to. Więc mówię, Ari, wiedziałem, nie bez powodu nazywają mnie wyrocznią. Chyba cię nie znam, człowieku. Jestem patriarcha. Patriarcha Arii. Czego chcesz? Dobra. Ktoś chce cię zabić. Mam cię zabrać w bezpieczne miejsce. Znowu przyszła ta pora. Stara, dobra Aria. Można na nią liczyć w trudnych chwilach. Za każdym razem przysyła kogoś nowego. Jakbym nie wiedział, że to ona mnie chroni. Jakby nie nazywali mnie wyrocznią. No, mogę być. Mam pomysł. Załatwię tych zabójców za ciebie. A co za różnica? Tak czy inaczej, ktoś inny za mnie walczy. Nie. Jesteś potężnym wodzem, który ma armię na swoje skinienie, a nie tylko trofeum Arii. Będziecie moim klantem, tak. Jak mogłem to zapomnieć? Zrób tak. Będę się pławił w blasku chwały, jak za dawnych lat. Znajdź zbirów, dobra. Co ta Aria musiała mu zrobić, czy on się tak jej podporządkował? Może ona jej aż tak słucha? Wiecie, kiedy... Nie, to jest niższy poziom, a czy może tu kogoś spotkamy? Bo nie byliśmy. Porwan. A może tego kapitana? Dobra. Średnio mnie to interesuje. I... Porwan. Mieliśmy jeszcze znaleźć dla mechaników naszych jakieś rzeczy. Tylko nie wiem, gdzie je znaleźć, bo na Cytadeli ich nie było. To muszą gdzieś być, tu nie wejdę. Dobra, to chyba stąd się możemy zbierać. Tędy. Musimy stąd wyjść. Oho, są zbiry. Drogi człowieku, szukacie patriarchy? A jeśli tak, to chyba nie będziesz się stawiać. A, pieprzmy to. Pozdrowienia od patriarchy. Czemu nie mówią wyrocznie? Lepiej by to brzmiało. Ło, szybko poszło. Idziemy w drugą stronę. Chciałem tędy wyjść, ale okazało się, że są zbiry. Poza tym, Chris. Aria chce z tobą pomówić, człowieku. Podobno załatwiłeś oddział krwawej hordy bez niczyjej pomocy.
to chodźmy do niej, chcę połowić. Mówi się, że Krant Patriarchy załatwił ludzi, którzy mieli go zabić. Zabawne, nie wiedziałam, że miał Krant. Patriarcha miał większe wpływy, niż ci się wydawało. Rozumiem. Chyba powinnam na siebie uważać. Nie o to prosiłam, ale robota została wykonana. Wiele dla mnie zrobiłeś, Shepard. Odwdzięczę ci się. Przesyłamy ci współrzędne skrytki na niezbadanej planecie. Jeśli chcesz, jest twoje. Gdzie tkwi haczyk? Nie ma haczyka, nie potrzebuję skrytki, nie chcę, żeby się zmarnowała. Co tam znajdziesz, to już twoja sprawa. Dzięki, może tu jeszcze wrócę. Kiedy indziej z nią pogadam? Musimy... Kiedyś musimy polecieć i powykonywać też te boczniejsze questy. Boczniejsze. Jej. Nowe słowo. Boczne questy, bo mamy jakieś odszukania jakiegoś człowieka Cerberusa i też to teraz. To był chyba wyrocznia, jest. Udało ci się, zabójcza ludzka. Kroganie są spoko. Trochę dziwnie, ale spoko. Aż huczy odnowin o moim zwycięstwie. Już mnie nie zlekceważą. Nie daj już nikomu pomyśleć, że jesteś słaby. Dzięki tobie znowu jestem kroganinem. Swoją drogą uważaj na Arię. Myślę, że pochwali to, co zrobiłeś, ale nie zmiany równowagi sił na Omedze. Chyba za bardzo jej to przypomina ją samą. Mega to jest niepokojące miejsce. Każdy cię tu może zabić, zastrzelić. W porównaniu do Cytadeli to jest jakaś masakra. Dobra, wychodzimy stąd. O, tu są rupiecie Kena. Ken to jest Quarianin. O. Witam. Może interesuje cię sprzęt z odzysku? Cały zysk odkładam na zakup biletu, żeby się wydostać z tej przeklętej skały. Kupuję dużo części i sprzętu. Może się jakoś dogadamy. Wyglądasz na porządną osobę, ale nie piśnij o tym ani słowa Harutowi. Oczywiście. Umowa stoi. Może chociaż tobie w końcu coś sprzedam. Co sprowadza takiego miłego chłopaka na Omegę? Moja pielgrzymka. Po kilku dniach ukradziono mi pieniądze. Postanowiłem sprzedawać części z odzysku. No i widzisz, co mi z tego wyszło. Harut zmusza mnie do zawyżania... Ja dopiero teraz zauważyłem, że oni mają pod tą maską oczy. Czemu Harut ustala ci ceny? Harut kazał mi przysiąc, że nie będę konkurował z nim cenami. Był tu pierwszy, więc ma prawo. Ale nikt mnie nie kupuje, skoro on sprzedaje dużo taniej. Nie mogę nawet odłożyć na bilet, żeby stąd odlecieć. Mogę pogadać z Harutem w twoim imieniu. Może zmięknie. Nie będę cię powstrzymywał. Jeśli go przekonasz, żeby dał mi spokój, może wyrwę się z tej stacji. Jego sklep jest na górze rampy, obok stoiska marsza. Wszelka pomoc będzie mile widziana. Muszę iść. Zajrzyj do mojego kiosku, może znajdziesz coś dla siebie. No i dziękuję. Nie będę za niego płacił, ale sprawę z Harutem mogę załatwić. Tu coś jeszcze jest. A to jest już na górę, dobra. A nic do broni ciężkiej nie używamy. O, to nam potrzebne, dobra. Dla naszych mechaników. O, fajne rzeczy, ale drogie. Musimy gdzieś zacząć kasę zbierać, muszę się dowiedzieć, jak to robić. No na pewno nie poprzez sprzedaż. W jedynce się chyba robiło to poprzez zbieranie surowców. Tylko dla VIP-ów, jeszcze tutaj zaglądnę. Czego? Co jest za tymi drzwiami? Cześć dla VIP-ów. Żeby wejść, trzeba mieć odpowiednie nazwisko. Czego chcesz?
Chcę dołączyć do zabawy. To nie miejsce dla ciebie. Na głównej sali zaświatów jest świetna muzyka i może drinków. Chyba tu nie wejdziemy. To nie on. Zobacz, nie jest hard, był tutaj i chyba po lewo. To jest hard, a ja myślałem, że to będzie bateria, a nie L-core. Niepewne podniecenie. Witaj, człowieku. Czym mogę służyć? Opowiedz mi o umowie z tamtym Quarianinem. Podejrzliwość. Gdybym zawarł taką umowę, na pewno bym się nią nie chwalił. Zarzut. Nie rozumiem, czemu cię to w ogóle interesuje. A może zawrzemy umowę? Ty pozwolisz mu samemu ustalać ceny, a ja nie połamię ci nóg. Ledwo opanowane przerażenie. Ostro się targujesz, człowieku. Jeszcze nie zacząłem. Rezygnacja. Dobrze. Zwolnię Quarianina z przyrzeczenia, które dał. Pojednawczy ton. Na znak dobrej woli dam ci zniżkę na swoje towary. Mam sprawy do załatwienia. Teraz mi tą zniżkę dał, jak już kupiłem model statku. Życzę miłego dnia. Ale reszty jeszcze nie. Rozejrzyj się po moim kiosku, jeśli chcesz coś kupić. Jakrowie są dziwni. Bardzo dziwni. Chodźmy, wróćmy do tego kolesia. Grupie ciekawe. Załatwiłem ci sprawę. Wiem, że rozmawiałeś z Harrodem. Bardzo dziękuję. Dzięki temu niedługo wyniosę się z tej stacji. Uważaj na siebie. Ty też. Dobrze, to co teraz? Teraz ja wam pokażę L-Core'u, tak jak to robię zawsze. Podstawowe. Na początku lat 60. L-Core'owie to rasa cytadeli pochodząca z charakteryzującej się silną grawitacją planety Dekuna. L-Core'owie, proszę bardzo. I jedziemy dalej. Co nam tu jeszcze zostało do zobaczenia? Normandia, apartamenty... W apartamentach nie byliśmy, tak? W zaświatach byliśmy. Na dworcu... Chyba też nie byliśmy. To jedziemy do apartamentów i później na dworzec. Prorok Czubek. Nadchodzi koniec. Tak wam się wydaje. Został na statku. Ło, ciemno. What the fuck? To nie mogą być apartamenty. Pomyliłem coś, czy co? Musimy gdzieś źle skręcić. Idziemy jeszcze raz. Tu po prawo. Tu nie ma apartamentów, tu po prawo są apartamenty. Nie ma apartamentów. A nie, tu są chyba. Ale to są zamknięte. Aha, dobra. Skapowałem. Dobra, to chyba tyle, nie? Coś chcemy jeszcze zobaczyć tam. O, jest Gaworn. Z Gawornem mieliśmy pogadać. To jest ostatni z questów. Na Cytadeli w pierwszej części było dużo więcej tych questów. Fajnie to było, bo lubię chodzić po takich miastach. No ale trudno. Słyszałem, że człowiek wszedł na obszar zarazy. Potem się dowiedziałem, że zginęło tam wielu worczów. Wiesz coś na ten temat? Oszczędziłem ci wielu kłopotów.
Powinieneś być wdzięczny. Wdzięczny? Teraz handlarze niewolników będą mi marudzić, że im się zbiory zmniejszyły. Ale z tym sobie poradzę. Na czym polega twoja praca? Mam pilnować worczów. Nie daję im zbliżyć się do Arii. To mniej więcej wszystko. Teraz nie mam co robić, ale biorąc pod uwagę, jak te worcze się rozmnażają, niedługo będę miał pełne ręce roboty. Strasznie dużo tu worczów. Czy one coś planują? Worcze? Planują? To plaga i nic więcej. Gdyby zaczęli planować, bylibyśmy w niezłych opałach. Pójdę już. Pracuj tak dalej. No. Jeszcze zobaczmy, czy tu coś jest. No, więc tutaj nic nie ma. I tym widoczkiem chyba skończymy dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku pojedziemy zwerbać kolejnego członka załogi i zobaczyć, jak wyglądają inne planety. Więc pa, pa, żegnam się. Na razie.